Dzień dobry Państwu, witam wszem wobec kapitan Lisowski. Ostatnimi czasy trochę mi się zdarzało zapomnieć o tym moim, no myślałem, że już i ja i wszyscy chyba typowym powitaniu. Przepraszam, poprawiam się, czasami trzeba. Szanowni Państwo, dużo się działo, a dzisiejszy update dotyczy sytuacji w wojnie rosyjsko-ukraińskiej za okres ostatnich 6 dni, czyli. 15-21 września, jutro spotkam się z Markiem Meissnerem, więc zrobimy to troszeczkę inaczej, myślę, że we dwóch zawsze jednak lepiej, ale w dniu dzisiejszym poświęcę się temu, co się wydarzyło w ciągu tych sześciu dni, zahaczając o dzień wczorajszy w pełni. Zanim pójdziemy dalej, odrobina prywaty. Czyli, Szanowni Państwo, zachęcam do lajkowania, do udostępniania, do subskrybowania mojego kanału, dodawania rady z reklamami, do wsparcia mojego kanału zarówno przez YouTube'a, jak i przez Patronite i mam nadzieję, że nasze spotkania staną się sympatyczną dla wszystkich pozytywną tradycją. A przynajmniej mam taką nadzieję. Szanowni Państwo, ten okres, który wymieniłem po tym jak wróciłem do aktywności poważnej w zakresie moich vlogów, po dłuższym służbowym wyjeździe, wpisuje się w już znane bardziej skutki kontruderzenia ukraińskiego na Charkowszczyźnie. I teraz przypominanie o tym, że z Markiem Meissnerem z analizy wyszło nam to odpowiednio wcześniej jest też dobrą rzeczą z markiem Kozubelem. Też zwracaliśmy na to wszystko uwagę, że ta nasza uwaga powinna się skupić bardziej w tamtym rejonie. I co mamy? Mamy to, o czym już było mówione, czyli dobrze poprowadzone działania na szczeblu taktycznym, które przyniosły efekt na szczeblu operacyjnym, który daje się wykorzystać na poziomie strategicznym i politycznym. Co też się, szanowni państwo, w tym czasie działo. Dobrze będzie oczywiście w tej sytuacji przebiec się do mapy. Niniejszym więc, szanowni państwo, przechodzimy do mapy. Szanowni Państwo, od czego zaczynamy? Zaczynamy od kierunku najspokojniejszego w tym momencie, niemniej ważnego, czyli kierunku. Hersońskiego. Co mamy na tym kierunku? Na tym kierunku w ostatnich dniach wydarzyły się rzeczy następujące. Primo, nie do końca wiadomo, czy Oleksandriwka trafiła w końcu w ręce ukraińskie, czy też nie, ale trwały tam intensywne boje. Jeśli chodzi o samą Kiseliwkę, która jest, milcząc Czernobajewki, ostatnim istotnym elementem na drodze dla sił ukraińskich, przed ociągnięciem Hersonia, można przyjąć, że jest ona w tej chwili kontrolowana przez siły ukraińskie, ale naprawdę nie jest to do końca jednoznaczne, ponieważ sytuacja jest tam dosyć skomplikowana. Opór rosyjski bardzo dobry, dobrze podtrzymywany i przebijanie się przez kolejne linie oporu nie jest łatwe. Przypomnę, że jeszcze kilka tygodni temu. Ten występ tutaj teraz tak widoczny jak pokazuje migający mi niestety kursor był na linii prostej. W tej chwili zbliżyli się, obejmując ramionami, jest próba obejścia Kiseliwki i tego rejonu Kiseliwki z prawej i lewej strony. Było to dalej, ale to nie są żadne istotne z punktu widzenia znaczenia operacyjnego kilometry. Sam Hersoń, sytuacja taka, że ewakuowano kogo miano stamtąd ewakuować, i sytuacja na dolnym dnie, biegu Dniepru to przede wszystkim walka o zaopatrzenie przez Rosjan. Zwalczane są zarówno promy, wszystkie odtwarzane lub też remontowane, naprawiane przeprawy, a te, których bardziej naprawić się nie da, tak jak most Antoniewski, służą na przykład jako nośnik dla Kilku rur, trzech na przykład, jeśli chodzi o rurociągi polowe zaopatrujące siły rosyjskie w paliwo. A w rejonie Nowej Kachowki coś się nieco zasypuje na jakiejś grobli, tak aby można było skorzystać w jakimś stopniu na to jakiś most tymczasowy, saperski albo systemu Bajleja, tak żeby dalej przejeżdżać i ciągle te próby są. Promy krążą, co jakiś czas jakiś prom idzie na dno, wrzucają różnego rodzaju... Hmm, zniszczone przedmioty no na przykład wagony kolejowe tak aby uzyskać w jakiś sposób oparcie dla swoich przepraw Rosjania trzeba przypomnieć że prąd rzeki ma swoje znaczenie jeżeli się go nie kontruje pracą holowników też motorówek no to taki most może w końcu nie wytrzymać naporu wody w związku z czym jak nie ma takiej pracy motorówek, to się to trzeba dowiązać do istniejących, na przykład resztek przeprawy, istniejącej przeprawy, co było w rejonie mostu, na przykład kolejowego w Hersoniu, a w tej sytuacji, jeśli chodzi o kachowkę, dowiązują się do innej infrastruktury, jaka występuje w rejonie tejże zapory. Dalej, włamanie sięgnęło to z rejonu Dawidowego Brodu praktycznie pod. Czariwne. Jest to bardzo, powiedziałbym, mozolna i okupiona krwią żołnierzy praca ukraińskich batalionów, które zbliżają się coraz bardziej do rejonu, na przykład Berysławia lub też szeroko rozumianej Kachowki, grożąc przecięciem wszystkich linii komunikacyjnych pomiędzy. Tą jak gdyby prawą, a środkową i lewą częścią tego przyczółka rosyjskiego. Ale to jest naprawdę okupione daniną krwi. Tu w ten wąski, na nader wąski przesmyk nie da się wprowadzić żadnej artylerii holowanej, która nie ma żadnej osłony pancernej, bo... Działająca dookoła artyleria rosyjska byłaby w stanie sobie szybko z tym poradzić. O wyrzutniach rakietowych w ogóle nie ma, nie ma mowy, bo byłaby to praktycznie stuprocentowa strata. Ponadto wymagałoby to takiego poszerzenia tegoż przyczółka, aby nie można było, jeżeli chodzi o siły rosyjskie, Przestrzeliwać go ogniem na wprost z obydwu stron, tak aby jakaś strefa wybuchów spotykała się z obydwu stron gdzieś w środku, jako ten wspólny mianownik, część wspólna. Tak długo jak to nie jest zrobione, niestety nie można, nie można na to liczyć. Ale wsparcie artylerii ukraińskiej, jak najbardziej z bezpiecznej strefy, jest realizowane. Ale też Rosjanie, którzy w tej chwili nie są w stanie zasadniczo cięższej artylerii przerzucać na prawy brzeg Dniepru, są w stanie wspierać z wykorzystaniem artylerii rakietowej stojącej na bezpiecznym lewym brzegu tegoż Dniepru. I tak jak też już było mówione, to tu w tej chwili jest główna oś wsparcia, jeśli chodzi o artylerię. Zwłaszcza wyższego rzędu na rzecz sił znajdujących się tutaj, bo wsparcie praktyczne jest możliwe przede wszystkim, jeśli chodzi o sam transport e, amunicji, co jest newralgiczne, i ewentualnie siłami lekkimi, czyli przede wszystkim lekką piechotą WDW. E, trzeba też przypomnieć, że Rosjanie jak najbardziej realizowali most powietrzny e, z wykorzystaniem nawet najcięższych śmigłowców Mi-26, które są w stanie przewozić dużo, czy to żołnierzy, czy to e, towarów, zaopatrzenia, również mogłyby przewozić odpowiednie jednostki artyleryjskie. O tym akurat nie mam w tej chwili potwierdzenia, ale jest to jak najbardziej możliwe. Czy jest sens realizować dalej to zadanie przez Ukraińców? No, taktyczny, na pewno tak. Rozdzielenie ugrupowania rosyjskiego jest ze wszechmiar rzeczą pożądaną, bo wtedy można zająć się jednym tylko Obszarem, na którym znajduje się odpowiednio mniejsza liczba jednostek i dobrze izolować przed dostępem tych pozostałych sił. Jednak cena krwi i cena sprzętu jest niebagatelna, a Rosjanie dosyć intensywnie chwalą się różnymi filmikami, na których pokazują zniszczony sprzęt, ciężki sprzęt ukraiński. Jeśli chodzi o kierunek od Wysokapili i Lubomiwki, to tu zarysowało się hmm, Pogłębiające się ukraińskie uderzenie w kierunku na. tutaj. na Dudany. I jest to jak gdyby element tej większej operacji przecięcia ugrupowania rosyjskiego, tak aby na tym odcinku dochodząc do brzegu Dniepru, odciąć tutaj ekwiwalent, w zależności od tego, jak są. Mocno przetrzebione te bataliony między 1 a 3 batalionowe grupy bojowe rosyjskie, które tu, w tym rejonie e, działają. Czy byłby z tego jakiś duży uzysk? Powiem szczerze, może się okazać, że cena w krwi i sprzęcie nie do końca będzie adekwatna, bo ostrzał z tego brzegu jest możliwy. Podejście tu, w to miejsce spowoduje, że będą wrażliwi na ogień flankujący z tej właśnie strony Ukraińcy, ale też okrążenie lub też przy próbie wyjścia z tegoż okrążenia zniszczenie jak największej liczby sprzętu ciężkiego działających tu w tej chwili rosyjskich grup bojowych no byłoby na pewno taktycznym sukcesem. No ale wszystko trzeba sobie sprawdzić co do pojęcia cena i sens. Generalnie rzecz biorąc, Rosjanie na tym kierunku jeszcze intensywnie oczywiście nie zapominają o ostrzeliwaniu Mikołajewa. Nie zapominają o ostrzeliwaniu, o ostrzeliwaniu krzywego rogu i instalacji hydrotechnicznych w tamtym rejonie. No, jest to troszeczkę, jakby to powiedzieć, barbarzyńskie. No ale robią to. Na razie jeszcze nie spowodowało to. Faktycznych podtopień, utrudniając komunikację na zapleczu sił ukraińskich atakujących tutaj od północy. No, ale takie działania są. Z rzeczy dalszych ważnych, tu cały czas stacjonują bardzo duże siły bo to jest około 25, może pod 30 tysięcy żołnierzy ukraińskich, e, rosyjskich, którzy cały czas są w gotowości. Do wspierania ugrupowania na prawym brzegu Dniepru, do przeciwdziałania, gdyby oczywiście takie trudne do realizacji pomysły się urodziły, do przeciwdziałania desantom, gdyby miały być wysadzane w jakimkolwiek tutaj fragmencie tej, tej części pasa, który łączy Rostów nad Donem z Krymem. Natomiast jeżeli chodzi o sam Krym, to potwierdzone są. Doniesienia o pracach fortyfikacyjnych na drogach doprowadzających, na wlotach i wylotach z Krymu, tak aby na wszelki wypadek zabezpieczyć się lub też co najmniej przygotować stanowiska dla sił rosyjskich, gdyby zaszła konieczność wycofania się, tak aby bronić Krymu przed siłami ukraińskimi. Powiem szczerze, no jest to dosyć uzasadniona obawa patrząc na postępy ukraińskie w rejonie charkowskim, że jest to możliwe do zrealizowania, chociaż ciężkie i co niektórzy przypuszczają, że tą metodyczną metodyczną może inaczej tym metodycznym atakiem, który permanentnie prowadzą Ukraińcy na tym kierunku hersońskim, Mogą oni osiągnąć, aczkolwiek ja tutaj nie jestem zwolennikiem do końca tej teorii, tej tezy, mogą osiągnąć sukces taki, aby Rosjanie zwinęli się stąd do końca bieżącego miesiąca, w co ja jednak nie wierzę, ponieważ tu w większym stopniu musiałoby dojść do, do pełnej wręcz izolacji, której jeszcze Ukraińcy nie są w stanie przeprowadzić, tak aby rzeczywiście zlikwidować wszystkie możliwości zaopatrywania, włącznie z mostem powietrznym realizowanym przez ciężkie śmigłowce rosyjskie. A to nie jest łatwe do realizacji i ta ilość amunicji, jaką są w stanie tutaj dostarczyć na tą chwilę, przynajmniej jeżeli chodzi o amunicję strzelecką, jest wystarczająca do podtrzymania obrony na głównych kierunkach i to już nosi w niektórych miejscach miano obrony uporczywej. I jednocześnie, co trzeba powiedzieć, cały czas siły te wszystkie tutaj są wiązane przez siły ukraińskie. Te w pasie łączącym Rostów z Krymem, jak najbardziej również, ale istotnym elementem ich gotowości do działania jest gotowość do wykonania uderzenia albo raczej kontrataku w przypadku. Gdyby doszło do ofensywy na kierunku zaporowskim od strony ukraińskiej. No, już w okolicach 7-8 września sami Rosjanie tutaj straszyli, że jakąś ofensywę na tym kierunku będą robić. No, okazało się to być raczej humbug. Tu cały czas wylatują w powietrze kolaboranci, na przykład no, w szefowie milicji. Tory kolejowe nigdzie nie są bezpieczne. Bazy na południe od Melitopola potrafią, że tak powiem. Pokrywać się w całości pięknym ogniem artylerii rakietowej razem z całą zawartością, produkując mnóstwo mielonki ludzkiej, niestety. I w związku z tym, gros tych sił na chwilę obecną Rosjanie boją się wyprowadzić z tej strefy, na przykład na wschód, albo przez most kerczeński głębokim objazdem. Na kierunek, na przykład Doniecki, aby wzmóc swoje wysiłki i ataki na tym kierunku. Można przyjąć, że cały ten odcinek Doniecki to jest w chwili obecnej znowu przepychanka. Przepychanka, w której nie ma istotnych ruchów, nie ma istotnych zdobyczy terytorialnych. Natomiast trzeba powiedzieć, że zarysowała się pewna okoliczność taka, jak gdyby Rosjanie w tej chwili za wszelką cenę atakując w tym rejonie, próbowali od południa oskrzydlić Bachmut. Zajcewe stawia zdecydowany opór siłom rosyjskim. Na głównym kierunku do, na Bachmut nie uzyskują oni powodzenia. Soledar cały czas jest rejonem bardzo zaciętych walk. Ale tą biłochoriwkę Ukraińcy odzyskali, bo jest jeszcze biłochoriwka w tym rejonie, blisko Serebrianki. O, tu, gdzie ona też jest pod kontrolą ukraińską, a tutaj była słynna przeprawa, gdzie no, po prostu rozstrzelali grupy batalionowe przy przeprawie Ukraińcy. O tyle, ta Biłochoriwka jest miejscem tutaj w rejonie Berestowego, które gdyby odpowiednio mocno również w rejonie Spirnego Ukraińcy nacisnęli, mogliby uzyskać pozytywne efekty, jako włamanie we front doniecki. Na tą chwilę tych sił tutaj Ukraińcom zdecydowanie brakuje. Nie wiemy, gdzie jest korpus rezerwowy, nie będziemy tego na pewno wiedzieć, dopóki nie będą tego chcieli ujawnić Ukraińcy. I można przyjąć, że ten odcinek bliżej samego dońca jest spokojny, permanentne powtarzające się komunikaty o atakach w tych wszystkich rejonach, pewne, pewne jak to powiedzieć, negatywne zjawiska dla strony ukraińskiej to tutaj w rejonie Nowobachmuwki, gdzie doszło do pogłębienia tego włamania. Ale Avdiivka nadal nie jest zajęta przez stronę rosyjską. W rejonie Gorłówki spokój. Zajcewe jest po stronie rosyjskiej. Teraz patrzmy tutaj w rejon Lisiczańska. Wiemy na pewno, że czołówki rozpoznawcze, siły lekkie zaczęły się pojawiać już blisko Lisiczańska. Tego Lisiczańska, który nie był zbyt długo broniony po tym jak Opuszczono Siewie a udało się siłom rosyjskim włamać tu właśnie od, od biłej chory. I dla zachowania zdolności obronnych i nie tracenia większej ilości żo żołnierzy, Ukraińcy wycofali się, zrolowali wtedy obronę, przesuwając się na zachód. O tyle w chwili obecnej. Naprawdę zbliżyli się ponownie do tego rejonu. Są w stanie ostrzeliwać pozycje rosyjskie w Lisiczańsku, i są w stanie, aczkolwiek jeszcze nie osiągnęli powodzenia, zaatakować skutecznie Kreminną. W chwili obecnej są tu zacięte walki, w których to Ukraińcy zdecydowanie poprawiają swoje położenie, ponieważ tutaj Starają się przesunąć front na wschód, północny wschód w ronie szybuliwki, tak aby zwiększyć swoją zdolność obejścia, tudzież nawet zająć to słynne rubiżne, które też się bardzo dobrze broniło przez bardzo długi czas kilka miesięcy temu, tak aby tą kreminną, która jest istotnym punktem, jeśli chodzi o e, komunikację kolejową i drogi zaopatrzenia dla Rosjan, zająć. Teraz wspomnę raz jeszcze. Tu, gdzie Rosjanie okrutne, wręcz hekatombę strat ponieśli przy próbach forsowania, te tereny, w tych miejscach Ukraińcy, skoro wiedzieli już, że warto próbować, płynnie pokonali i są w tym masywie leśnym prowadząc działania, działania zaczepne. Teraz przesuwamy się w kierunku Jampilu. Ozierne. Przejęte wcześniej. W tej chwili zaczynają być twarde walki o Jampil, gdzie możliwe, że dojdzie do oskrzydlenia pozycji rosyjskich, tak, aby osiągnąć torskę. Torskie. Dlaczego? Ponieważ i teraz musimy spojrzeć troszeczkę bardziej z góry na całość, przesuwając się już na teren tej. Yy, głównej operacji, często już nazywanej operacją czy to charkowską, czy izjumską, a niektórzy nawet mówią izjumsko-sfatowską. Więc tu mamy w miarę stabilne, dobrze trzymające się siły rosyjskie, gdzie głównym miejscem zmagań jest rejon Łymanu, gdzie toczą się o niego walki. Nie mam w tej chwili potwierdzonego, że czy Łyman został, Zajęty czy nie, ale linia zaznaczona przez Dawida Bataszwilego przebiega przez południowo-zachodnie przedmieścia tego miasteczka. Teraz tak. W wyniku akcji zaczepnej tego kontruderzenia sił ukraińskich w kierunku na Izium, dalej Kupriańsk, gdzie doszło do podzielenia się atakujących sił, które gdy przerwały w tym rejonie, Linie umocnień rosyjskich podzieliły się także siły ciężkie, czyli brygada zmechanizowana poszła w kierunku na Kupriańsk, brygada pancerna skręciła na południe-południowy wschód w kierunku Izjumu i Rosy, Rosjanie ewakuowali się stąd, pozostawiając bardzo, bardzo dużo sprzętu. O tym sprzęcie powiem. Później, Generalnie rzecz biorąc, w chwili obecnej są chyba Rosjanie największym donatorem z ciężkiego sprzętu i amunicji dla wojsk ukraińskich w ostatnim czasie. I co ważne, osiągnięto linię rzeki Oskiu. Tak? W ramach osiągnięcia tej bardzo ważnej rubieży, jaką jest rzeka Oskiu i zajęcia kupriańska, Ukraińcy. Przeszli na wschodnią, na wschodni brzeg rzeki Oskił. Uzyskując tak naprawdę cztery przyczółki. Ten w rejonie Kupriańska. Ten w rejonie Senkowego, Worowej, Borowej, bo tu. A przepraszam, Borowej, tak. Oraz ten tu w rejonie na południowy wschód od Łozowego, w rejonie Rybci-Rubci. I. Co ciekawe, naj, najbardziej możliwe z punktu widzenia taktyki, tereny, którymi można by wpuścić w tą przestrzeń, tutaj siły ukraińskie, jest tu z rejonu Swiatochirskia. Gdyby od strony Swiatochirska pojawiły się odpowiednio silne pododdziały, raczej zmechanizowane, zmechanizowane i pancerne, czyli ciężkie, i weszły w tą przestrzeń, Zaczęły, zaczęliby Rosjanie zwijać tą improwizowaną linię obronną, która już jest dosyć dziurawa, poprzez te cztery przyczółki na rzece Oskił, tak, że musieliby się wycofywać na linie pokrowskie-sfatowo-rubiżne, mniej więcej. I teraz, albo raczej kremienna. I teraz, szanowni państwo, co jak i dlaczego. To jest planowana w oparciu o niewidoczną tutaj w tej chwili, ale jednak rzekę, Krasna Woda, jeśli dobrze pamiętam. Jest to linia obrony w oparciu o naturalne warunki terenowe. Po drodze, wcześniej, mniej więcej tak jak przebiega tutaj linia rozgraniczenia obwodów i tutaj są te cieki wodne, jest Najprawdopodobniej linia przesłaniania pomiędzy terpami, Makiwką w kierunku na tutejszą Kysliwkę. Tak, że te siły tutaj prowadzą działania, będą prowadzić działania opóźniające, aby siły główne rosyjskie były w stanie we właściwy sposób przygotować linię obrony na kierunku, na linii swatowo kryminna. Teraz jak się rozwiną tutaj walki. Na razie nie mamy pełnego obrazu, ponieważ wyjątkowo wręcz powiedziałbym, Ukraińcy są oszczędni w informowaniu, ale skądinąd wiemy, że przez Izium w ostatnim czasie przemaszerowały co najmniej trzy kolumny batalionowe świeżych sił zmechanizowanych, w którą stronę nie jestem w stanie w tej chwili Państwu, ale to tak naprawdę mówię, rzetelnie tego powiedzieć. Czy one spróbują. Działać w tym rejonie, czy jednak bardziej na centralnym odcinku, na przykład z rejonu Senkowego lub Kupriańska, tak aby uchwycić jakąś dobrą, ze względu na zbliżające się, a raczej zaczynające się już deszcze, uchwycić taką drogę, którą będą mogli wykorzystać jako oś ataku. I tu pozostawiam to do wyboru. Dowódcom ukraińskim, a trzeba podkreślić, że na tą chwilę w dużej mierze działają oni mocno autonomicznie względem swojego dowództwa okręgu, dowództwa odcinka. I można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że robią to dobrze. Jeśli chodzi o Sytuację na zajętym tutaj terenie, no to znaleziono mnóstwo różnych dziwnych rzeczy. O sprzęcie będę jeszcze mówił, ale powiedzieć można na pewno o cudach w postaci najróżniejszej dokumentacji, łącznie z, ze spisem wszystkich kolaborantów. A świeżo wprowadzone przepisy ukraińskie od razu pozwalają penalizować bardzo mocno pewne rzeczy. Sukces tego wszystkiego spowodował, że Rosja bardzo, bardzo mocno przyspieszyła pewne działania. O czym mówimy? Mówimy w tym momencie oczywiście o pseudoreferendach na terytoriach pseudo, e, pseudorepublik dwóch bantustanowych oraz na terenie zajętych obwodów Ukrainy, którym w tej chwili prawie, że już jest wyswobodzony obwód charkowski. No ale mamy jeszcze przecież Hersońszczyznę całą. I jest tu zdecydowanie co robić, zarówno dla sił bezpieczeństwa Ukrainy, jak i dla wojsk operacyjnych. I tutaj naprawdę czuję poważny niedosyt obecności sił, które są w, są w rezerwie ukraińskiej, bo gdyby w odpowiednim czasie ten drugi rzut został uruchomiony i nie korzystano tylko z sił, które tutaj już były. Przez ostatnie miesiące. Powodzenie opcji mogłoby być większe. Chociaż i tak trzeba przyznać, że chyba Ukraińcy sami są zaskoczeni skalą swojego powodzenia, no ale zazwyczaj to między innymi bardzo dobremu rozpoznaniu i nowatorskiej taktyce, jeśli chodziło o znaczy nowatorskiej. Wykorzystaniu naprawdę niemieckich wzorców, no bo chociażby ten z bitwy ardeńskiej 1944 roku, kiedy po przełamaniu przez siły ciężkie wpuszczono w środek wszystko, co było w stanie szybko się poruszać i generować zamieszanie na całym zapleczu frontu przeciwnika, który w tym momencie się bronił, tak? Czyli w tym momencie mówimy o Rosjanach, wtedy byli to przecież alianci. I szanowni państwo, czy można się pokusić o to, jak się może rozwinąć sytuacja? Uważam, że pogoda zdeterminuje bardzo wiele rzeczy, i chyba maksymalnym punktem, do jakiego są w stanie dojść, nie, nie tracąc zbytnio żołnierzy i sprzętu, to jest właśnie linia tutaj, ta przez Swatowo do Kreminnej. Chociaż chciałoby się widzieć, dojście do kolejnej rzeki, która przebiega tędy przez rejon Starobielska co byłoby ze wszechmiar pożyteczne politycznie, ponieważ podważałoby absolutnie kwestię pseudoreferendum w obwodzie ługańskim. A w samym Ługańsku cały czas rozrywka na całego, giną zarówno w porachunkach kłasi mafijnych lokalni władcy nadani przez Kreml, jak i oczywiście przedstawiciele wysokich urzędów typu prokurator generalny czy jego zastępca i różne takie. Ponadto nie jest już faktem to, że Rosjanie zajęli cały obszar obwodu ługańskiego, bo to miejsce tutaj już zostało odbite przez Ukraińców i oznacza, że to już jest przeszłość, a nie fakt, jeśli chodzi o to, do kogo należy albo przez kogo kontrolowany jest w chwili obecnej w całości obwód ługański. Szanowni Państwo, wracamy więc teraz do mojej skromnej osoby. I zbliżając się już do. o, minęło 30 minut, głównie walki z mapą, trzeba powiedzieć o kilku innych sprawach, które miały miejsce w ostatnim czasie. I tu bym chciał takie ogólne informacje jeszcze zaprezentować. W okolicach Izumu znaleziono. Na początek około 450 zwłok pochowanych w masowych mogiłach, potem jeszcze 200. Są to zarówno, trzeba mówić uczciwie, są to zarówno ofiary działań wojennych, ale też są to ofiary, które znaleziono z rękoma skrępowanymi, za plecami, ślady tortur, ewidentne rozstrzeliwania. Znaleziono na przykład w Wołczańsku katownie, nawet już nie powiem rosyjskie, po prostu katownie, jakie oni tam urządzili i e, to nie są ludzie godni życia w cywilizowanym, się wydawało, XXI wieku, a przynajmniej w cywilizowanej Europie. W Wołczańsku na przykład udało się uwolnić grupę studentów ze Sri Lanki, którzy niczym nie zawinili, oprócz tego, że kraj ich jest bardzo mały, bardzo słaby, a w chwili obecnej jest w stanie kompletnej degręgolady i nikt się o nich na pewno nie upomniałby, którzy byli torturowani, są w złym stanie psychicznym. No i na szczęście nie zdążyli ich wycofujący się, już nawet nie powiem kto, na wszelki wypadek dla braku świadków rozstrzelać, tak? Dalej. Zdobyto mnóstwo najróżniejszej, ciekawej dokumentacji, również przy zdobytym sprzęcie, przy wozach dowodzenia, wozach dowodzenia z systemami Automatyzacji dowodzenia artylerii, bardzo ciekawe rzeczy. Jest tutaj naprawdę mnóstwo ciekawego dobra. No bo mamy na przykład tysiące ton rosyjskiej amunicji, której brakowało już od dłuższego czasu pod względami w pewnych kalibrach Ukraińcom. Na pewno zrobią z tego dobry, dobry użytek, jak to sami określili, każdą sztukę odeślą Rosjanom w odpowiedni, przewidziany sposobem użytkowania sposób. Znaleziono też pewne smaczki. No, PPK, wystrzeliwany z armatniej lufy czołgu, kaliber 125 mm, PPK, Reflex, Nówka, Sztuka. No, że na pewno nie śmigany, to wiadomo, ale to jest naprawdę nowinka. Jest to ten sprzęt, którym zawsze Rosjanie się chwalili, że on jest tak, takim wyróżnikiem, no, nie imiejącym analogów w MIR, zwiększającym skokowo zdolności niszczenia czołgów. Zachodnich przez czołgi prowieniencji rosyjskiej. No to na pewno dojdzie do dobrego zapoznania się z jego bebechami. Z dalszych rzeczy jest tu lista tego, co Ukraińcy zniszczyli i zdobyli na terenie, gdzie przebiegała właśnie ta operacja kontruderzenia w Charkowszczyźnie. Zniszczonych 21, zdobytych 74 czołgi. Zniszczonych 42, bojowe wozy piechoty, zdobytych 143. Zniszczonych 8 pojazdów opancerzonych terenowych, przejętych 6. Na przykład to są te ruskie tigry. Dalej. Wozy dowodzenia 7 zniszczonych, 22 przejęte. Mogą być też wykorzystane, oczywiście, przy dobrym podejściu przez Ukraińców. To, czego jest mało. To, czego jest mało, to artyleria. Przejęto bardzo mało artylerii. Wniosek stąd jest dwojaki, albo w wersji A zdążyli to dobrze Rosjanie, wycofać na w bezpieczne miejsca za linię, obecną linię planowanej obrony, albo było jej tam już na tyle mało, po zabraniu jej stamtąd i przerzuceniu na kierunek hersoński, że nie było zbytnio. Co niszczyć lub zdobywać? Zdobyto tylko 16 holowanych Hałbito Armat i 27 samobieżnych, jedną zniszczono. Zdobyto 15 wyrzutni wieloprowadnicowych, wyrzutni rakiet, specjalistyczne pojazdy inżynieryjne tudzież ewakuacyjne sztuk 13 i ciężarówki, których naprawdę Rosjanom brakuje, zdobyto 60, zniszczono ponad 40. Więc. No, na pewno Ukraińcy cieszą się z tego, że się sprzętowo wzmocnili. Teraz małe spojrzenie na cało kształt mapy, żeby przypomnieć mniej więcej, jak to w chwili obecnej wygląda. Tu jest w rejonie hersońskim, patrząc od lewej, jesteśmy. Kontestowane działania są zaznaczone te, włamania największe. I uzyski terytorialne ostatnich dni. Rejon Zaporowski, wskazane są miejsca kontestowane, czyli takie, gdzie teoretycznie Ukraińcy sygnalizują, że prowadzą już tam działania, nie do końca jednak jest to potwierdzone i zweryfikowane. Bantustanowe Republiki, w sumie najspokojniej. No i tutaj pięknie w rejonie. Na wschód od Charkowa. Mocno przesunięta względem poprzednich map. Na wschód granica, tudzież, przepraszam, linia frontu. I za, e, zarysowane wszystkie włamania, jakie tam osiągnęli. I jednocześnie widać też, jaka jest jeszcze duża przestrzeń. Ta czerwona nad fioletowym. Jaka jest to duża przestrzeń, ile set kilometrów do tego, by osiągnąć. Granice y, Ukrainy sprzed 2014 roku na tym kierunku. Więc jeszcze dużo, dużo walk, niestety, przed, y, przed Ukraińcami, aby osiągnąć cel, ale deklarują jasno, że się z tego nie wycofają. Dalej. Fajne rzeczy się zdarzają. Fajne, czyli na przykład zdobycie czołgu T-90 w wersji M. Dodatkowo jeszcze obłożonego multispektralnym kamuflażem typu tarnina. No te kamuflaże multispektralne, bardzo ważna rzecz w obecnych czasach, ponieważ maskują one więcej niż, więcej niż jedno spektrum, czyli nie tylko widzialne spektrum, ale również podczerwień, również może być nadfiolet, więc urządzenia służące do wykrywania. Temperatury termiczne też mają utrudnione wykrywanie tego typu sprzętu. Na pewno się przydałoby dobrze temu przyjrzeć, bo Anusz mają to całkiem fajne. Dalej widać też kłopoty eksploatacyjne, bo jakby to powiedzieć chyba załogi nie do końca były właściwie doszkolone, żeby sobie radzić z tym nowoczesnym, według rosyjskich standardów, sprzętem. Dalej. Porzucono go praktycznie rzecz biorąc ze wszystkim i gotowego, prawie że gotowego do działania, więc myślę, że i ukraiński kombinat czołgowy z Charkowa w odpowiednim czasie będzie zainteresowany tym, żeby zajrzeć do tego, porównać z tym, co sami w międzyczasie opracowali, jak i nawet my, a Amerykanie na pewno i reszta zachodniego świata bebechy w środku związane z systemem kierowania ogniem, łącznością, jak najbardziej też interesujące. W tym wszystkim po raz kolejny prezydent Żołęjski pokazuje, że ma kochones, czyli niedługo po wyzwoleniu Izjumu zjawił się, odwiedził, pokazał, nie bał. No i niestety miał okazję zobaczyć te masowe groby i to zostawię już bez dalszego komentarza. Od Powiedzmy, dwóch, trzech tygodni są sygnały, że irański sprzęt, czyli drony, dotarły. Z Jurkiem Sabakiem też o tym rozmawiałem. Trzeba powiedzieć, że znowu jakieś dotarły. Pokazuje to tenże samolot produkcji rosyjskiej, używany przez siły irańskie, który zapewne przywiózł jakiś sprzęt, zapewne właśnie te kolejne szachidy, które zaraz też pokażę, jak. Jak wyglądają, bo to jest ogólna nazwa, a po numerach się rozróżnia, jakie to są modele, trochę tego jest. I na przykład wygląda to tak, zarówno takie, które są, powiedzmy, że oparte o koncepty amerykańskie, bo zdarzyło im się przejąć w jakimś momencie jakieś drony, coś w, zainteresowali się konceptami izraelskimi mają coś swojego. Generalnie ta amunicja krążąca i te sprzęty no mają znaczenie i są zdecydowanie chyba lepsze niż sprzęty rosyjskie, aczkolwiek jakich Julek Sabak wspomniał no chyba kwestie klimatyczne mają wpływ na to jak się ich użytkuje Rosjanom. No i też oczywiście w prawa w użytkowaniu. Zobaczymy jak to dalej będzie. Ale... Jest też pewna rzecz sympa. Zabawna. Zabawne jest to, że okazało się, że w moskiewskich sklepach można kupić coś, co wyprodukowano w tej jak z ich punktu widzenia gorszej części Europy, ale mogą się dzięki temu czegoś dowiedzieć. Ruski wojenny Karabl idzie na. I to jest właśnie w języku rosyjskim. Według informacji, jakie były dostępne przy tym wszystkim, metka pochodziła z towarów produkowanego w Polsce. Mi się to podoba. Świadomość w narodzie rosyjskim powinna rosnąć. I dochodzimy do rzeczy ostatniej, czyli wczorajszej. Od samego rana no zrobiłem na ten temat short. No ogłoszono tak zwaną częściową mobilizację. Częściowa, czyli miała być ograniczona do rezerwistów. Tymczasem napływa lawina wręcz informacji, zdjęć, które pokazują, że powoływani są, albo raczej wzywani na ręcznie wypisywanych wezwaniach, czyli to musiało być robione już odpowiednio kilka dni wcześniej, no bo sorry, nie chodzi o tysiąc czy dziesięć tysięcy ludzi. Są wzywani ludzie, którzy w życiu w armii nie byli. Rozumiem, jeżeli są to wybitni fachowcy, specjaliści, których armia może potrzebować, mechanicy informatycy, bo przestrzeń internetu i informatyka jest istotnym polem zmagań w tej wojnie, więc to bym jeszcze był w stanie zrozumieć, ale dotyczy to ludzi, którzy ani nie mają ciekawego zawodu, ani ciekawych umiejętności, a jednak są nagle zawezwani. Można poczytać i pośmiać się o tym jak wyglądają oblężone w tej chwili wszystkie lotniska, żeby przez ludzi, którzy są w wieku poborowym, o tym, że wprowadzono zakaz wpuszczania na pokład takie dostały instrukcje rosyjskie nie lotnicze osób w wieku poborowym jeszcze muszą to sprawdzać, nieważne czy ma wezwanie czy nie. Dzisiaj już podałem informację, dzisiaj 22, że czterech żołnierzy, w tym jeden oficer Stopień sobie zostawię w pamięci. Uciekli przez mierzeję wiślaną do Polski z Kaliningradu. Nigdzie tego indziej nie znajdziecie. Już jestem posądzany o to, że to jakiś fake news. Wiem na pewno, co mówię. Natomiast kiedy nasze służby zrobią z tego użytek, to jest całkowicie inna sprawa. Do tego sytuacja w samej Moskwie jest coraz bardziej dziwna. Zdarzają się sytuacje, które każą się zastanowić nad kondycją Władimira Putina, bo orędzie, jakie miał wygłosić 20, przesunęło się na 21. W tym orędziu no, słyszałem, że było nagrywane według analizujących specjalistów. Nie było to jednopłynne nagranie. Co najmniej były jakieś sklejanki. Być może związane to było z jego kondycją. Nie wiem. Dalej. Ta mobilizacja. W dniu dzisiejszym ukazały się materiały prasowe na ten temat posiadała też ukaz prezydenta niejawne punkty, w których jeden z nich mówi, że nie 300 tysięcy Mołojców chcą powołać, tylko milion. No i w tym momencie można powiedzieć, powołując się, też na opinie innych moich kolegów, widę. Marcin Ogdowski, widę, Mikołaj Susujew, że zgadzamy się chyba wszyscy. Powołanie już 300 tysięcy ludzi pozwoli. Gdyby to było sukces, pełne 300 tysięcy, ale tego jeszcze zaraz wrócę, to by oznaczało mnóstwo umundurowania, sprzętu, uzbrojenia, w tym również ciężkiego uzbrojenia, bo przecież nie będzie to nagle sama lekka piechota, żeby to wszystko wyposażyć. Okres szkolenia, skoro powołują wszystkich, a nie tylko rezerwistów, to jest bite 6 miesięcy. Widać to po wysiłkach ukraińskich od momentu ogłoszenia mobilizacji. Dopiero po 6 miesiącach dało się zauważyć, że zostały uzupełnione do pełnych stanów jednostki, które walczyły od początku, i były dzięki czemu w stanie przeprowadzić operacje zaczepne. Czy to Hersoń, czy Charkowszczyzna. Więc zdecydowanie wiemy, o czym mówimy. Do tego zaopatrzenie i wyżywienie. Logistyka rosyjska kuleje przy tej ilości żołnierzy, którzy są w chwili obecnej na linii frontu. Całokształt zaangażowanych sił rosyjskich to jest dobre 350 tysięcy, nie licząc Bantustanowych. Zmobilizowano 140 tysięcy, my identyfikujemy tam w okolicach teraz 40 tysięcy maksymalnie. Około 26 tysięcy to są jakieś straty, które ponieśli w zabitych i rannych Bantustany. Połowa tego, co nam zostaje, około 37 tysięcy, to jest. Przyjmijmy, że dba o bezpieczeństwo wewnętrzne i prowadzi łapanki, żeby wygarniać jeszcze ostatnich niepełnosprawnych i niepełnosprytnych do tychże milicji, a 30 paru tysięcy brakuje. Nie wiemy, gdzie są, a weźmie pod uwagę, że zdjęto parasol ochronny z górników. I w chwili obecnej wyrywani są górnicy z podziemi do tego, żeby ich wcisnąć do tych milicji, a przedtem pozwalało im to, że pracują pod ziemią być reklamowanymi od łapanki i branki. Teraz, jeśli prawdą by było to, że Rosja celuje w milion, no to ta mobilizacja bardziej może zarżnąć tą rosyjską armię niż jej pomóc. Taka jest prawda. Skoro sobie nie radzą z tym, co mają, to jak mają sobie poradzić z tym, co chcieliby mieć? O mozaice sprzętu, jaka będzie i z... zabijaniu do końca rosyjskiej logistyki, już nawet nie wspomnę. Ale teraz jeszcze jedna kwestia. Skoro pobór wiosenny, który miał dać 140 około do 150 tysięcy świeżych, gołych rekrutów poborowych, zakończył się sukcesem w wymiarze procent 26-27, to jaka jest szansa, że trafią w ten oficjalnie podany cel, jakim jest 300 tysięcy rezerwistów? I to od razu się mówi, że chodzi o specjalistów, czyli przede wszystkim chcą uzupełnić swoje pododdziały remontowe, pododdziały tyłowe, logistyczne itd. A resztą tak naprawdę dopchnąć pododdziały bojowe. No i tu jest duży problem, i są poważne, bym powiedział, obawy co do tego, czy, jak nie, jak bardzo realne jest uzyskanie tego oficjalnego pierwszego progu przez tą operację mobilizacji rosyjskiej. Ponadto, skoro wyjmują ludzi bezpośrednio pracujących w przemyśle i na tą chwilę nikt nie pozwala na kwestię reklamowania tychże ludzi, to się odbije również na kondycji rosyjskiej gospodarki. A jeżeli by to miał być milion, to się odbije na niej ze trzy razy bardziej. Jak to się skończy, zobaczymy, będziemy obserwować, ale uważamy, że. Jeżeli Rosja zrobi ten sam błąd, co robią Bantustany i dosłownie tygodniowe, dwutygodniowe szkolenie ma zapewnić to, żeby skierować takowych żołnierzy na front, to będzie potężny opór w, w narodzie się pojawiał, bo ta ilość ludzi no zdecydowanie nie da się już ukryć jako straty. Bo podane przez Szojgu, ministra obrony Rosji, informacje, że niecałe 6 tysięcy zabitych to są ich ofiary w tej operacji specjalnej, to jest zdecydowanie brak jednego zera według mnie i moich kolegów. Mówimy o przedziale od 80, a licząc z Bantustanami do nawet 110 tysięcy zabitych i wystarczająco ciężko rannych przede wszystkim. A pamiętając o tym, że przeżywalność na polu walki u Ukraińców, ze względu na znajomość czerwonej taktyki, to jest 6 na 10 rannych przeżywa, 6 do 7. O tyle przeżywalność rannych wśród Rosjan niestety oscyluje wokół 3 do 4. To zdecydowanie duża różnica. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że wyposażenie. Jest taki kanał, który fajnie porównuje sprzęty ukraińskie i rosyjskie, nie będę go w tej chwili reklamował, ale nie pamiętam, ale jest takie coś. Widziałem opis rosyjskiej apteczki. No, więcej tam było bibuły o tym, kto ją opracował, jakie dziesiątki profesorów, pułkowników, nie powiem czego, lampasy, szrasy. Tymczasem w porównaniu z apteczką, jaką ma żołnierz ukraiński, to, 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 to był król świeczek, tak? Trzeba też jednak pamiętać, że i u nas dobrze by było zająć się tym, aby seryjnie każdy żołnierz posiadał zestandaryzowaną, nowoczesną apteczkę tego typu. Bo przyznam się, że jakoś tego nie widziałem w jednostkach wojsk operacyjnych. Aby się przydało. Ponadto, szanowni Państwo, kończąc już ten materiał, ten update, bo 50 minut wystarczy, chciałem powiedzieć rzecz następującą. Skończyło się bezczelne na maksa kłamanie przez Rosję, że wszystko idzie, zarąbiaście, bo jeszcze niedawno w Samarkandzie na forum, które sobie zorganizował Putin, mówił, że operacja idzie zgodnie z planem, chociaż może się zdarzają lekkie przesunięcia terminowe, ale operacja idzie zgodnie z planem. No to skoro idzie tak dobrze, zgodnie z planem, to dlaczego, mając 6 tysięcy zabitych strat, trzeba powołać 300 tysięcy żołnierzy, żeby wypełnić miejsce po tych stratach i jeszcze zwiększyć ilość? No, przywołując pewnego doktora i jego drabinę eskalacyjną, no to tu, tu jest 6, tu jest 300. No to tak jakoś tak rozmija się to z jego teorią, tak? Ale o tym jeszcze w najbliższym czasie chyba trochę będzie, bo Krzysiek Wojczal bardzo sympatycznie wykonał strzał między oczy komuś, kto tą koncepcję odgrzewa od nowa, jak stary, zużyty kotlet, i próbuje na zasadzie focha, że nikt tego nie chce słuchać, wymusić to, aby ktoś się nad tym pochylił. A nawet zaczął się do tego stosować, gdy tymczasem, zdaniem moim na pewno i zostawię każdy, kto będzie chciał, to się jeszcze na ten temat odezwie, z moich kolegów analityków i ekspertów od spraw wojskowości, e, uważam, że 95% wszystkich onomatopeicznych zwrotów, jakie wysmażył autor koncepcji armii nieistniejącej wojny się nie sprawdziło. Naciąganie faktów w najróżniejszy dziwny sposób, jakie w tej chwili ma miejsce, bardziej yy, uważam ma zastosowanie marketingowe dla celów jemu znanych, mi oczywistych, ale byłby to atak ad persona. W takim razie dziękuję Państwu bardzo za poświęcony mi czas. Przepraszam, że nie do końca mogłem tak szybko reagować na wszystko, nagrywając kolejne vlogi, jak bym chciał. Dzisiaj jeden leci, poleciał Szorcik, teraz leci to, a yy, jutro poleci. Film, jaki nagrałem z wiceprezesem Towarzystwa Ormian w Polsce, Stowarzyszenia Ormian w Polsce Arratem Koczerianem na temat sytuacji w Armenii i e, sytuacji z Azerbejdżanem. Szanowni Państwo, jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, udostępniania, komentowania, do dania rady z reklamami, do wsparcia mojego kanału poprzez YouTube'a oraz przez Patronite. Dziękuję Państwu bardzo, nadawał kapitan Lisowski. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.